miasto i rybki, czyli to, co czasem lubię, taka odskocznia od krzaków łódki, i to znaczy takiego zwykłego, naturalnego mojego wędkowania. Jak jestem w okolicach Trójmiasta czy w Trójmieście, to zawsze tutaj staram się wybrać. Łowię na lekko. O, patrzcie, taki na przykład zestawik. I właśnie tak się bawię. Ewentualnie czebulaszka, 2-3 gramy. I tak na lekko szuram po dnie. Sprawdzam, co one właśnie chcą. Dużo chodzenia, zmieniania miejsc. Wędkarzy, o dziwo, jak na sobotę jest mało, więc fajnie, może gdzie indziej po prostu lepiej biorą i dlatego ich tutaj nie ma. Też tu się troszkę zmieniło, odcinek morski został otwarty, tam też na pewno znaczna część się przeniosła, bo jest głębsza woda, też można fajnie połowić, ale tam jest jeszcze więcej ludzi i tutaj spokój, bym mógł powiedzieć, że w miarę od tego jest. Pozdrawiam spotkanych dzisiaj widzów. Fajnie było pogadać. A jak wyglądało moje dzisiejsze wędkowanie, zobaczcie w dalszej części filmu. Taki sandaczek. Pod wymiar. Nie wiem, czy my wypuszczamy. O. Fajna rozgrzewka. Przewalił aż miło. Liczyłem, że duży okoń, ale jest i okonek. Aha.
Jest jokonek. Maluszek. Na pewno są i większe. Tylko ściągają. Znowu sandaczek. Co one? Wiedziałem, że pod mostem coś będzie. I się uspokoi. Powoli go wyjmiemy. Taki pod trzydziestaczek. Opa. Tak, cały czas do dna, ja byłem pewien, że sandasz, co nie? I to, że duży ten, albo coś podczepionego.
Ale Wita kurczę. ściągnął ładnie. Ale to jest jedno z lepszych tu miejsc. Tu zawsze. Po prostu tu największe stoją, tak? Tamtym... Patrz, to zmieniłem taki zestaw sobie zrobię, co nie? W tamtym tygodniu zobacz, 4,30 miałem. No nie wiem, czy jest większy. Może być taki sam, albo nawet te. Nie, nie będzie miał. No, mój miał 40 równe. No. A i tak piękny. No. 38,5. To taki jak ty. Nie, ty miałeś 37 miałem. No. Ale... Kurczę. Ale jaki gruby to, nie? No, gruby. To te morskie chyba już wlazły. No. Piękny. Ale patrz, poznałem kolegę. No. U mnie nie ma smułek. Ale kurczę, naprawdę. Już było warto dzisiaj się pojawić nad wodą. Kurczę, super. Zaczęły się pokazywać. Tak. Powiem wam, że holując tego okonia, byłem naprawdę pewien, że to albo jest jakiś biały podczepiony, albo sandacz większy. A tutaj taka niespodzianka po cichu, naprawdę w myślach, aby to był okoń, aby to był okoń. I był przepiękny, przepiękny okoń. 1,5 centymetra do 40 zabrakło, ale naprawdę swoją posturą nadrabiał. I byłem pewien po wyciągnięciu go, że ma te 40, a tu jednak zabrakło. Ja już kończę wędkowanie tych kajaków, naprawdę i motorówek się pojawiło tu sporo. Ewentualnie jeszcze idąc do samochodu spokojniejsze jakieś miejsce odwiedzę. Was pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnych filmach. Cześć wam!